Dzień dobry, witam serdecznie, drodzy Państwo, Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań. No, drodzy Państwo, tutaj akurat wyjazdy za granicę, emigracja, polityka międzynarodowa, ale drodzy Państwo, nie tylko właśnie dobrobyt, więc dobrobyt i nie tylko tutaj. Można to powiedzieć o tym rzeczy samej. No i drodzy Państwo, właśnie, powiedzmy sobie szczerze, jeżdżą młodzi ludzie za granicę, zaznają tego dobrobytu. Tutaj mówię akurat o takich, którzy jeżdżą na wycieczki. Ale tutaj, drodzy Państwo, też w Polsce, no to oni palą te zasmażki, drodzy Państwo. A ja tutaj twierdzę, że akurat palenie papierosów szkodzi zdrowiu. Dlatego akurat tutaj rynki międzynarodowe są podzielone trochę na inny sposób, niż to jest zrobione, drodzy Państwo, oczywiście w Polsce. To jest tylko... W Polsce są tylko te rynki, które tak naprawdę kojarzą się właśnie z dyplomacją międzynarodową, drodzy Państwo. A poza tym są jeszcze opcje, które umożliwiają na wiele oczywiście sposobów, jest jeszcze wiele dodatkowych opcji gwarantujących, drodzy Państwo, zaznanie o wiele, wiele, wiele większego dobrobytu. Ja tutaj już nie tylko chodzi mi o to, kto jest, drodzy Państwo, że tak powiem, za czym, ale chodzi mi o to też, tylko że teraz mi po prostu, drodzy Państwo, tak naprawdę zależy na czymś o wiele, wiele, wiele większym. Na tym, żeby tak naprawdę kreować rynki i przejmować rynki. To już nie tylko należy ta praca i zależy ta praca od polityków, ale jeszcze, drodzy Państwo, właśnie od osób, które są tak naprawdę ekspertami i zajmują się też dodatkowo tymi dziedzinami. Ja na przykład nie mógłbym być takim naukowcem, który zajmuje się tylko i wyłącznie jedną dziedziną, drodzy Państwo. Więc akurat, szczerze powiedziawszy, powiem jeszcze, że tutaj akurat naukowcy, którzy zajmują się już tą praktyką i tymi wieloma dziedzinami, no już można wtedy rozmawiać o tej polityce, drodzy Państwo, właśnie na gruncie właśnie dyplomatycznym. Więc tutaj dyplomacja jest na plus, ale drodzy Państwo, jeszcze dodatkowo właśnie jest związana, drodzy Państwo, z oligarchią, czyli z tymi rządami osób tych zamożnych. No tutaj zamożność akurat jest gwarantowana nie tylko przez ekonomię, aczkolwiek oligarchia należy do ekonomii, drodzy Państwo, ale też i nie tylko właśnie, bądź co bądź, drodzy Państwo. No, drodzy Państwo, tutaj akurat można śmiało powiedzieć, że Polska jest w Europie i brnie do przodu, ale tutaj wieloznaczność akurat, która jest kształtowana od lat 70., no to mi się to podoba, to jest na plus. I tutaj akurat tych opcji jest o wiele, wiele, wiele więcej, co ja akcentuję, drodzy Państwo. No i weźmy na przykład tutaj na pierwszy rzut właśnie targi, które są organizowane na wielkich miastach, drodzy Państwo. I warto by było zwrócić na to, drodzy Państwo, uwagę, dlatego że targi przyciągają bardzo wiele osób i tak naprawdę to jest... bardzo dobra i też bezwzględna w pewnym sensie, bądź co bądź reklama, drodzy Państwo. No targi same w sobie również są reklamą, drodzy Państwo, więc ja akurat lubię reklamy, więc ja też lubię targi. No przykładem tutaj są oczywiście targi poznańskie, drodzy Państwo. Zależy mi na tym, żeby akurat ta polityka była nowoczesna, ale żeby ta polityka była też, drodzy Państwo, jak najbardziej współczesna. Dlatego tutaj ten nurt tak zwany teoretyczny, a ten nurt właśnie, gdzie jest ta użyteczność naukowa i marketing, jest już bardziej właśnie, że tak powiem, drodzy Państwo, skonsolidowany. Ale też nie tylko dlatego, że praktyka ma, drodzy Państwo, wiele oczywiście tych tak zwanych wyrazów. Więc tutaj akurat polityka tak naprawdę dotyczy wszystkiego, drodzy Państwo. I polityka jest wszędzie, drodzy Państwo, i to jest prawda. Dlatego oprócz tutaj akurat
wzrastania i podnoszenia wartości walutowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jeszcze jest polityka. Korzyści już są opisane nie tylko w sferze etycznej, drodzy Państwo, ale też w sferze oczywiście i w naukach, które są tak zwaną bankowością, drodzy Państwo. Więc tutaj polityka a bankowość to powinny być opcje związane bardziej z ekonomią i z bankowością. I od tego zacznijmy i to jest początek właśnie tych poszukiwań naukowych na poziomie uniwersyteckim, drodzy Państwo. Ja się cieszę, drodzy Państwo, wtedy kiedy wyniki wśród każdej osoby, więc wśród Państwa jest tak naprawdę jak najwyższy i oczywiście ta zabawa jest jak najlepsza, więc to oczywiście wszystko jest już jak najbardziej do zrobienia, a może i nawet część z Państwa już to zrobiła. Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań. Do zobaczenia, drodzy Państwo.